Cześć, siemanko. Kupiłem sobie takie nawiewniki, 4 sztuki, bo mam tyle pomieszczeń z oknami i jeden sobie wziąłem na próbę, taki eko z gąbeczką. Tutaj są takie krótkie uszczelki i to jest cały zestawik. Jest też instrukcja, ale akurat montaż jest bardzo prosty. Nawiewniki się nazywają Airbox, to są Comfort. W jednym zestawie mamy 2 uszczeleczki takie płaskie, nawiewnik, który można regulować. Jakby komuś za mocno wiało, to można sobie przymknąć i otworzyć. I mamy nawet 3 śrubki do montażu, czego w tamtych nawiewnikach, co kiedyś montowałem, nie było. Także plus za te śrubki nie trzeba chodzić i szukać. Nawiew powietrza jest, tylko że o, w zeszłym roku tego nie było. W tym roku pojawia się woda normalnie tutaj na ramię. Tutaj aktualnie mam zamontowane takie nawiewniki. Będę je wymontowywał i montował airboxy. W tamtych nawiewnikach tutaj było doprowadzanie zimnego powietrza. To powietrze szło do góry. Teoretycznie ono się miało nagrzewać. I tamtego. Teraz wymienię uszczelki tutaj z powrotem na te, co były. Bo w tych nawiewnikach jest troszkę inaczej. Dobra, uszczelka założona. Franusio. I tak na lato najlepiej będę musiał kiedyś te uszczelki wymienić, bo już są takie twarde strasznie. Najbardziej potrzebne właśnie te nawiewniki są zimą, a najgorzej się je montuje. Mam wycięte. Tutaj mam uszczeleczkę. Ta jest mięciutka, to powinna wchodzić bez problemu. O kurde, ta to tak. O, nawet z lekkim zapasem, jest elegancko. A ja tu próbowałem wcześniej wsadzić tą starą uszczelkę i mówię, za krótka. O, pięknie. Pasuje. Tutaj zdejmujemy. O. Taka naklejeczka. Znaczy taśma. To wtedy jak chyba przyłożę, to po prostu nie będzie mi to uciekać samo. O kurde, jak to się trzyma. Źle przyłożyłem. Dobra, trzeba to tak zrobić. O. Okej. Okay. Kurde. Na samym kleju trzyma. Nie trzeba kręcić tego. Ale dla pewności kręcimy śrubaka. Dobra. Lekko i z wyczuciem. Teraz sobie zaznaczamy tutaj. Teraz zaznaczamy sobie tutaj. Ja tu sobie robię tutaj kreseczkę i tam kreseczkę, bo teraz trzeba tutaj wyciąć tą uszczelkę. Tutaj wystarczy, tutaj tniemy teraz. I zakładamy uszczeleczkę tutaj. Okej. Tutaj można sobie ją lekko dociągnąć. O. Bo chyba troszkę za dużo wyciąłem. Ale ona się rozciągnie. O, i pięknie. Ta uszczeleczka ładnie wskoczyła. Nawiewnik zamontowany. I sprawa wygląda tak. Jak go przymknę całkiem, to nie czuję tutaj przepływu powietrza. Może tam takie bardzo delikatne. Chociaż nie. Nie czuję. Jak zaczynam go otwierać, to zaczyna wiać tutaj po palcach. O, jak go na maksa otworzę, to czuję, że powietrze leci. Także dobra. To zadanie, które ma spełniać, spełnia. Zamontuję po takim nawiewniku w każdym pokoju. I zdemontuję nawiewniki te stare. I zobaczymy, czy będzie poprawa, czy nie będzie się skraplała woda. I czy wentylacja będzie działała poprawnie. Jeden nawiewnik, tak jak wspominałem, mam eko. Tutaj jest taką gąbeczką. Tą gąbeczkę można sobie wyciągnąć i umyć. Tutaj jest ten element. I tutaj jest drugi element taki. Różni się to w sumie tylko tym, że tutaj są takie malutkie uszczelki. Jest ich 6. I jest 6 wkręcików, bo tutaj to też się przykręca. Za chwilę go zamontuję i zobaczycie, jak to wygląda. Pierwsze co, to musimy sobie wyciąć tam uszczelkę. Sobie wystarczy odmierzyć, wyciąć tą uszczelkę i ten nawiewnik tutaj przykręcić. Uszczelkę mam wyciętą.
Teraz ten nawiewnik tutaj przychodzi. Tutaj jest taka taśma. To to jeszcze dodatkowo fajnie przytrzymuje. Łatwo jest to przykręcić. Tutaj pod te kręty idą te cieniutkie, malutkie uszczeleczki. W sumie z tą taśmą tutaj jest bardzo dobry pomysł, bo jeszcze nie przykręciłem, a to już się trzyma. Nic nie spada na dół, nic nie ucieka. Normalnie można to sobie to teraz przykręcić i jest elegancko. W tamtych nawiewnikach musiałem tutaj wyciąć ten rant. Teraz to wygląda tak bardzo nieestetycznie, bo to się pobrudziło. Tego nie idzie doczyścić, bo to jest porysowane. Tragedia. Gitara. Teraz muszę tutaj wyciąć uszczelkę dalej, tak żeby to się zgadzało z tym. W sumie punkt odniesienia mam, bo tam miałem tak samo wycięte. Tutaj miałem na równo z tamtym nawiewnikiem. No i tutaj po prostu muszę to przedłużyć. Zobaczcie. Tamte dwa nawiewniki, a ten jeden. No i dobra, ten nawiewnik mam zamontowany. Teraz nie dmucha. Zaczyna dmuchać. I na maksa otwarte. Teraz czuję tutaj, jak powietrze leci. Specjalnie zamontowałem ten nawiewnik nad kaloryferem, żeby to powietrze chłodne tutaj się wymieszało z tym ciepłym i nie będzie takiego uczucia chłodu. Tutaj te nawiewniki stare zostały zlikwidowane. Nawiewniki już mam zamontowane w każdym pomieszczeniu. Tutaj dla dzieci zamontowałem ten nawiewnik z gąbką. Zobaczymy, czy ta gąbeczka będzie tam zbierać kurz. W sumie to się okaże, jak za jakiś czas otworzę okno, ile tam się nazbierało kurzu. Nawiewniki w każdym pomieszczeniu zamontowane. Tych starych nawiewników się pozbyłem. Dołożyłem te uszczelki brakujące. Wszystkie nawiewniki mam otwarte. Czuć, jak coś tam wieje. Teraz nic nie czuć. Także swoje zadanie spełniają. Montaż jest banalnie prosty. W sumie minęły 2 dni, odkąd je zamontowałem. O, codziennie było normalnie tutaj pełno wody, która ściekała po ramie. Okno też jest suche. Nie ma wody. Tamtych nawiewników miałem w sumie 18, bo w kuchni miałem 3 i w kuchni miałem 5 i w salonie tak samo miałem 5, bo na oknie balkonowym miałem 3. Plusy dla tych nawiewników: nie trzeba frezować okna. Można sobie zamknąć przepływ, jeżeli ktoś by uznał, że jednak mu za mocno wieje. Uszczelki i wkręty w komplecie, także jak najbardziej na plus. Nawiewniki oceniam bardzo pozytywnie. Wyglądają też elegancko. W sumie mniej roboty z nimi było niż z tamtymi poprzednimi. Teraz tak, co do ciągu wstecznego. Trochę się poprawiło. Tak jak widać tutaj, te dwie pierwsze są otwarte. Tutaj te też leciutko, chociaż nie dmucha z tej kratki. Bo wcześniej to tak dmuchało, że zapalniczka gasła. Teraz nie widać, żeby jakoś stąd dmuchało. Płomień nawet lekko idzie do środka. Także jest elegancko, ale tą kratkę też zostawię. Bo wtedy widzę fajnie, jak to wszystko pracuje. Na przykład jak się gotuje w kuchni, no to i tak tutaj jest gorąco. Wtedy wystarczy leciutko okno rozszczelnić i wentylacja działa poprawnie. Wciąga do środka, także git malina. Swoje zadanie spełniają. Okno suche, szyby suche, nawiew powietrza jest. Pomieszczenie się nie wychładza jakoś. W sumie w ogóle tego nie odczuwam. Także bardzo dobra robota, bardzo dobre nawiewniki. Mogę je polecić. Zostawcie łapę w górę. Zostawcie mi tutaj subskrypcję. I piszcie komentarze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!